Witam Was wszystkich serdecznie. To jest wielki przywilej być dzisiaj z Wami, mieć pamiątkę i uwielbiać pieśniami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na samym początku chciałbym przekazać Wam pozdrowienia od brata Czesława i jego żony, a także od naszego zboru w Piasku. Cieszymy się, jest to wielka radość w niebie, kiedy są chrzty. Byliśmy u Was miesiąc temu na chrzcie. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że Pan Bóg powołuje nowe osoby z Wrocławia do tego, aby szły za Panem i oddawały całe swoje życie i na ofiarę i jako służbę. Chcemy Wam podziękować serdecznie za Wasze modlitwy i za Waszą ofiarność. Wiemy, że to nie są to ofiarne portfele, ale są ofiarne Wasze serca i bardzo sobie to cenimy. I to pomoże nam w dalszym rozwoju tych wyjątkowych kursów, jakie dzisiaj mamy. Jak większość z Was wie, razem z Dorotą służymy Panu Bogu głównie poprzez literaturę. Od ponad roku promujemy wyjątkowe kursy Emaus, które są naprawdę przez różnych ludzi studiowane różnymi metodami. W różny sposób one są przekazywane. Później może troszkę o nich więcej powiem. Literatura ma wyjątkowy wpływ na ludzi. Nawet dzisiaj w dobie tego internetu, tych ekranów, które się szybko migają. Książka to jest coś wyjątkowego. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, że mamy dwie książki, które naprawdę są wyjątkowe. To jest książka dla małżeństw, Żyli wiecznie i szczęśliwie. Jeden z pastorów, który prawie całe życie przygotowywał narzeczeństwa do małżeństw, powiedział, że to jest jedna z najlepszych książek, jakie w życiu przeczytał. Serdecznie ją polecam. A druga to jest sama Dohertego, może jest bardziej znany autor. To jest człowiek, który poświęcił ponad 50 lat w służbie ewangelizacji dzieciom, w szkoleniach pracowników i właśnie on po tych 50 latach napisał wyjątkową książkę. Słowo Twoje jest pochodnią. To są rozważania na pół roku, które dotykają różnych sfer. Sfer finansów, sfer, kiedy się z kimś ktoś pokłóci, kiedy ma problemy ze zdrowiem, kiedy w zborze nie jest tak, jak być powinno i tak dalej. Serdecznie do niej zachęcam. Czy kiedykolwiek otrzymałeś zaproszenie? Nieważne na co, nieważne gdzie. Czy jest jakaś osoba tutaj z nami, która nigdy w życiu nie otrzymała zaproszenia? Ręka do góry. Każdy z nas otrzymał zaproszenie. Być może zaproszenie dostałeś jako dziecko na urodziny. Być może dostałeś zaproszenie na wesele albo na jakąś inną wyjątkową uroczystość. Lubimy otrzymywać zaproszenia, prawda? Jeżeli są to wyjątkowe okazje, które się już nigdy więcej nie powtórzą, takie zaproszenie sobie cenimy. Ale są też zaproszenia, które bardzo mocno, kiedy je weźmiemy, skorzystamy z nich, bardzo mocno oddziałują na nasze życie. I tutaj skierowanie jest głównie do młodzieży, to co powiem parę zdań. Cieszę się, że jesteście tutaj z nami. Zaprasza Was ulica. Wyciąga szeroko ramiona i zaprasza Was dealer. Pierwsza działka jest za darmo. Zaprasza Was barman. Pierwszy drink. O, jak on smakuje. Zaprasza nas ten świat. Wyjątkowe zaproszenie kieruje do nas. Wczoraj byliśmy na rynku. Był jakiś pochód LGBT. Jacy oni są kolorowi. Zapraszają, chodźcie do nas, bądźmy kolorowi, czemu nie? Głosimy tolerancję, jesteśmy otwarci, jesteśmy wyluzowani. Wyjątkowe zaproszenie. Być może młodzież zaprasza grupa, która jest ateistyczna. O, czy to tak naprawdę jest? Stawia pytania. Uderza w próżnię, żyje w próżni. Ale dzisiaj, dzisiaj chciałbym mówić o wyjątkowym zaproszeniu. O zaproszeniu, które jest unikalne. O zaproszeniu, które nie otrzymasz od nikogo takiego zaproszenia.
to zaproszenie jest niepodważalne, ono jest wieczne, ono nie traci na ważności, bo to zaproszenie jest wyjątkowe z dwóch powodów. Pierwsze, bo pochodzi z samego nieba. Nie ma możliwości otrzymać poznajomości albo przez jakieś zasługi, albo przez przypadek, jak ktoś zagrał w lotto i wygrał, przez przypadek dostać zaproszenie z góry. A wyjątkowość tego zaproszenia jeszcze jest na tyle unikalna, że jest od samego Boga, od naszego Stworzyciela, który nas zna dogłębnie. Otwórzmy proszę Ewangelię Mateusza, rozdział 22. Niech Boże Słowo mówi do nas dzisiaj. Ewangelia według Mateusza, rozdział 22. Chcę dzisiaj mówić o wyjątkowym Bożym zaproszeniu dla grzesznika. A Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo do niebios, do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzeczy sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przed to na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna napełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce, wrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Skłońmy nasze głowy. Panie Boże, dzisiaj nie chcemy słuchać kaznodziei. Chcemy dzisiaj, Panie, usłyszeć Twój głos, Twoje zaproszenie. Panie, mów do nas dzisiaj. Chcemy się karmić Twoim słowem, Panie. Chcemy, Panie, przyjąć Twoje ziarno, Panie, Twoje nasienie, abyśmy mogli wydawać później wyjątkowy owoc. Błogosław nam ten czas. Amen. Jezus odwoływał się wiele razy do podobieństw. W historii świata nikt nie przemawiał tak jak On. On miał wyjątkową moc i zdolność. Nikt później tak nie przemawiał jak On. Jego słowa były pełne mocy, mądrości, miłości i zrozumienia. W Piśmie Świętym mamy wiele podobieństw Pana Jezusa. Za ich pomocą pokazuje nam, co jest dobre, a co złe, co jest głębokie, co jest ukryte, co jest naprawdę wartością. Pokazuje ważne duchowe rzeczy dla każdego człowieka. On chce, abyśmy poprzez te rzeczy zrozumieli, czego on od nas oczekuje. Abyśmy wiedzieli, w jakim kierunku mamy iść, jak mamy się rozwijać. On wyjątkowo odwoływał się do rzeczy, które były w codziennym użytku. On odwoływał się do pasterza, do owiec, bo to było na porządku dziennym w Izraelu. I starał się wyjaśniać te podobieństwa, aby człowiek mógł być ubogacony i mógł wynieść coś z tego. Główna prawda z tej historii, jaka płynie, to jest to, że Bóg zaprasza każdego człowieka.
On nie pomija. On nie wybiera losowo. On zaprasza każdego człowieka. To jest bardzo ważne słowo. Każdego. On nie ma względu na osobę. Dobra nowina jest taka, że Bóg chce nas zbawić. I chce mieć z nami społeczność. On chce mieć z nami to wesele. On chce z nami ucztować, cieszyć się barankiem. Czy skorzystałeś z jego zaproszenia? Czytamy tutaj o wyjątkowym królu. Wyjątkowy król to Pan Bóg. On przygotowuje wyjątkową ucztę. Wyjątkową ucztę nie z powodu swoich urodzin, ale to wyjątkowe zaślubiny. Prowodyrem tego jest jego syn, który umarł za ciebie i za mnie na krzyżu. Wyobraź sobie, gdybyś dostał zaproszenie dzisiaj od prezydenta, gdybyś dostał zaproszenie dzisiaj od prezydenta Donalda Trumpa, to byłoby wyróżnienie, prawda? Ale my dzisiaj mamy zaproszenie o wiele wyższe. Z samej góry. Boże zaproszenie od Króla Królów i Pana Panów. Taka jest Ewangelia. Wszystko to, co najlepszą chce nam przekazać i dać. Skierowane jest to do wszystkich, bez wyjątku. Dzisiaj, przez tą historię, która jest historia o ludziach, dobrych i złych, ale jest wyjątkowa, ponieważ w tej historii widzimy wyjątkowy charakter Boży. Widzimy charakter Króla, Władcy Świata, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wszystkiego, co mamy tutaj, tą całą galaktykę. Tutaj był poruszany też Armstrong, Księżyc, planety, cały Wszechświat. On to stworzył z tchnienia. Treść zaproszenia jest następująca. Wszystko jest gotowe. Nic nie musisz robić. Nie wiem, czy wy, myślę, że tak chyba większość Polaków robi urodziny, robi jakieś takie specjalne okazje, czy wigilie, czy coś, i to są zaproszenia i zapraszamy ludzi na to, chcemy z nimi ucztować, ale wcześniej ten obrus musi być wyprany, wypracowany. Wcześniej te wszystkie dania muszą być przygotowane. Trzeba je pokroić, ugotować, a wcześniej zakupić w sklepie, pojechać do sklepu, a może zerwać z ogródka, może uprawiać, może ktoś z was uprawia warzywa. Jest wiele, wiele przygotowań, kiedy później zasiadamy tylko do stołu, cieszymy się ludźmi, społecznością, ale jesteśmy troszkę zmęczeni. Macie to tak? Ja tak nie mam. Wiem, że moja żona tak ma. Ona dużo rzeczy przygotowuje. Czyści cały dom. Ale tutaj wszystko jest gotowe. Ty nie musisz jechać do sklepu. Nie musisz jakichś rytuałów ani zasad jakichś stosować, żeby to później wnieść. Boże, to przychodzę z tym. Będziemy... Nie, nie. Wszystko jest gotowe. Jeśli chodzi o nasz udział w tej uczcie, w Bożym Królestwie, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Nasze zbawienie jest dokonane. Już nic nie możemy dołączyć. Rola człowieka w tym wszystkim jest znikoma. I tutaj chciałbym, żebyśmy mieli takie szybkie światło na Trójce. Cała Trójca jest zaangażowana w tą ucztę. Bóg Ojciec jest gotowy, aby nas ukochać poprzez swojego Syna i nas przyjąć. Ewangelia 3:16. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego narodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy. Syn Boży, Jezus Chrystus, jest gotowy nam przebaczyć i oczyścić nas z win. Jego ręce są cały czas otwarte, aby przyjąć grzesznika. Duch Święty jest zaangażowany w tą ucztę, bo jest gotowy, aby nas uświęcać i aby odnawiać nasze życie, aby było jeszcze bardziej podobne do Jezusa Chrystusa. Jeszcze nawet są anioły w niebie. Anioły są gotowe radować się z każdego grzesznika, który wchodzi na Bożą drogę. A człowiek musi tylko chcieć uczestniczyć w tej uroczystości. Musi przyjąć zaproszenie. W kulturze hebrajskiej
były wysyłane jakby dwa zaproszenia na wyjątkowe uczty. Pierwsze było to takie ogólne, informacyjne. Słuchajcie, będzie wesele. Będzie coś się działo, jesteś zaproszony. Będą też ślubiny tej i tej osoby, możecie oczekiwać kolejnego zaproszenia. To jest taki pierwszy etap informacyjny. Żebyście nie byli zszokowani. Ale kiedy przychodziło już drugie zaproszenie, to już było konkretne zaproszenie, że jutro, czy pojutrze, czy dokładnie za tydzień jest właśnie ta uroczystość. Że już wszystko jest gotowe. Wszystko jest gotowe. Możecie przebierać, myć, przebierać i wyruszać w drogę i przybywać. Ale w tym podobieństwie widzimy przynajmniej dwa paradoksy. Jeden większy od drugiego. To są takie paradoksy, że aż trudno w to uwierzyć. Widzimy tutaj nietypową reakcję króla i jeszcze bardziej zaskakującą postawę ludzi, którzy zostają zaproszeni, a odmawiają. Pierwsze zaproszenie zostaje odrzucone. Oni mają gdzieś takie zaproszenie. A jaki jest charakter króla? On zaprasza drugie zaproszenie. On wysyła drugie zaproszenie. Drugi raz. Zobaczcie. Przecież władcy się nie odmawia. A on drugi raz wysyła. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja mniej więcej co tydzień dostaję telefon. I to ten telefon zaprasza mnie do wyjątkowej promocji, żebym skorzystał z takiej promocji albo z jakiegoś wyjątkowego zaproszenia. I kiedy skorzystam, to dostanę żelazko, odkurzacz, jakiś voucher na wczasy. Czy macie tak? Wiecie, o czym mówię? Czasem dostaję jakąś wyjątkową ofertę na jakiś telefon, na abonament. I ja po prostu, ja z tego nie korzystam, ja to odmawiam. To jest taki marketing. Ja nie chcę tego. Ale tutaj nie mamy marketingu. Tu mamy wyjątkowe zaproszenie od króla królów, od Boga. Co robi władca? Kiedy my tak do niego czasem odwracamy się plecami, on uniża się. Król królów, stworzyciel nieba i ziemi, on się uniża i wysyła ponownie zaproszenie. Zobaczcie, jak bardzo jemu zależy na tobie i na mnie. Jak bardzo zależy mu na każdym z nas. Jak bardzo mu zależy na każdym człowieku we Wrocławiu, aby dostąpił zbawienia. Aby udał się na wesele. Przychodzi z zaproszeniem jeszcze raz. Bóg chce, aby każdy grzesznik doświadczył Jego łaski, Jego uwolnienia, życia w Jezusie Chrystusie. To jest niezwykłe, jak król się uniża. Ale mamy Boga, wspaniałego króla, który nas tak bardzo kocha, prawda? To jest niezwykłe, że król się poniża. I widzimy tu dwie reakcje ludzi. Jedna chyba gorsza od drugiej. Pierwsza reakcja to ludzie, kiedy usłyszeli zaproszenie, wiersz 5, nie dbając o to, odeszli jeden do roli, drugi do swego handlu. Jak myślicie, czy nie jest dzisiaj tak podobnie? Że kiedy ludzie usłyszą zaproszenie, to jednak jeszcze coś ich trzyma, jeszcze coś stawiają ponad to zaproszenie. Dwie sfery stawiają wyżej niż Boga. Strefa troski. Troski o swój byt i o swój majątek. Łatwo możemy sprawdzić to w swoim życiu. Przyjrzyj się swoim finansom, swojej ofiarności. Przyjrzyj się, jak dużo czasu poświęcasz na pracę i na karierę. A jak dużo na Boga? Czy bardziej troszczysz się o swój byt niż o sprawy Boże? Jak bardzo działam w ewangelizacji Polski, Wrocławia? Ktoś mógłby powiedzieć, a czy jest coś złego, że ja dbam o swój byt? Że ja dbam o swoją rodzinę? Nie! Czy jest coś złego w dbaniu o swój majątek i go pomnażaniu? Nie!
Problem jest wtedy, gdy Boże wezwanie podporządkowujemy tym właśnie rzeczom, aktywnością. Jakie mamy priorytety? Jedni zlekceważyli, drudzy odsunęli na bok, a drudzy nie tylko wyśmiali to zaproszenie, ale posunęli się o wiele, wiele dalej. Pozabijali zapraszających. Jak myślicie, czy teraz jest inaczej? Czy dochodzą do was wiadomości z Open Doors? W Nigerii, jakie wielkie są prześladowania. Ludzie palą kościoły. Palą chrześcijan. Wielkie prześladowanie w Nigerii. A co mowa o Chinach? O Korei? Kiedy wyjdziesz z Ewangelią, możesz zostać nawet stracony od razu, zabity. A pamiętamy Bożych sług? Czy pamiętamy apostołów? Jak inni reagowali, kiedy oni mówili o Jezusie? My znamy Jezusa osobiście i w sercu mamy Go. Chcemy się z wami dzielić. Chcemy mówić o zaproszeniu. Co robili? Odcinali im głowy, krzyżowali ich, znieważali Bożych sług. Ta historia uczy nas, że odmawianie, odrzucanie Ewangelii pociąga za sobą straszne konsekwencje. A Bóg chce, aby każdy z nas uczestniczył w tej uczcie. Czytamy tutaj w tym podobieństwie, że kiedy król się dowiedział o tym, że dwukrotnie zaproszenie zostało odrzucone, wysłał wojsko i spalił miasto. Król niszczy całe miasto. Na tym historia się nie kończy. Bóg nadal szuka gości na swoje przyjęcie. Król znów posyła swoje sługi, mówiąc: zapraszacie wszystkich. Bez wyjątku. Przenieśmy się troszeczkę na ten kontekst historyczny tamtych czasów, tamtego momentu, kiedy mówił Pan Jezus. Pan Jezus to podobieństwo w tamtym momencie kierował do faryzeuszy i do arcykapłanów. Sięgnijmy o dwa wiersze wyżej z tego rozdziału 22. Czyli się przenieśmy do 21 i przeczytajmy ten wiersz 45 i 46. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, czyli już mówi więcej o nich, zrozumieli, że o nich mówi, i usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. W pierwszym rzędzie Pan Jezus przyszedł z zaproszeniem do swojego Ojca, zaproszeniem na wesele, na wyjątkową ucztę, przyszedł do swoich. Ewangelia Jana, otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział pierwszy. I wiersz 11 czytamy. Pan Jezus przyszedł do swoich. Kiedy Pan Jezus się narodził, nie było dla Niego miejsca w Izraelu. Na Króla Królów, Pana Panów, nie było miejsca, gdzie mógłby się narodzić, i musiał iść do stajni. Wiersz 11 czytamy tak. Do swojej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. Nie poznali Go, nie przyjęli Go, a wręcz przeciwnie i odwrotnie. Znieważyli, odrzucili i jak to się skończyło? Na krzyżu. Tak go nie cierpieli. Tak nie mogli znieść prawdy zaproszenia, że Jezus, że Bóg ich kocha. Że Jezus jest posłany, aby oni mieli życie wieczne, aby mieli wieczne zaproszenie. Oni go odrzucili. Kolejny wiersz, 12 z tej samej Ewangelii. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ci, którzy go odrzucili, byli świadkami wyjątkowego zniszczenia Jerozolimy w roku 70. Wszystko zostało splądrowane.
O tym czytamy w tej przypowieści. Że król wyśle wojsko, że zostanie splądrowane wszystko. To były słowa prorocze. W 70 roku Jerozolima zostaje totalnie zniszczona. Wszystko, co powiedział Jezus, wszystko się wypełniło. I co się dalej dzieje? Zaproszone tłumy przybywają. Bo Bóg zaprasza każdego z nas. Bez wyjątku. I nagle na uczcie, kiedy już jest wszystko przygotowane, wszyscy siedzą, nagle następuje wyjątkowy moment. Wchodzi Król Królów. Pan Panów. Drodzy, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to my oczekujemy tego momentu, kiedy zasiądziemy przy wyjątkowych stołach i On w wielkie chwale wejdzie i my wtedy chyba powstaniemy. My nie będziemy siedzieć. Alleluja. Nie, podniesiemy ręce. Zawołamy głośno. To będzie wyjątkowy moment. Wejdzie na salę światłość. To będzie coś niesamowitego. I pojawia się król, który kocha wszystkich. Nagle widzi jedną osobę, która tam nie pasuje. Która coś jest z nią nie tak. Wszyscy zostali zaproszeni. Wszyscy otrzymali odpowiednie szaty. A może to wina króla? Może to wina króla, że nie przyodział go? Może zapomniał, może nie ten rozmiar. Co tu się dzieje? Jak to? Na wesele wszedł? No moglibyśmy się powiedzieć, no skoro zostali zaproszeni przypadkowo, to może nikt szaty wesele nie nosi w kieszeni. Nie ma w bagażniku samochodu. Może nie wyrobił się. O co tu chodzi? W kulturze tamtych czasów, kiedy była wyjątkowa uczta i król, gospodarz zapraszał ludzi, to przed wejściem, jeśli ktoś nie ma szaty weselnej, przed wejściem były szaty. Tą szatę czystą, wyjątkową mógł przyodziać taki zaproszony i po prostu na salę wejść i czuć się swobodnie jak każdy inny. Może król zapomniał o tej szacie dla niego. Ubiór jest ważną rzeczą. Inaczej ubieramy się, kiedy idziemy na plażę, a inaczej się ubieramy, kiedy idziemy do zboru, prawda? Nasz ubiór pokazuje, zanim coś powiemy, co reprezentujemy, gdzie idziemy, gdzie się udajemy. Po ubiorze możemy łatwo odgadnąć, co będziemy robić, grać w piłkę nożną, czy idziemy do opery. Ubieramy się odpowiednio do okoliczności. Został zaproszony jeden człowiek i on nie miał szaty. Kiedy król zaczyna z nim rozmawiać, to on o nie miał. Nikt nie mógł wydusić słowa. Chciał uczestniczyć w tej wieczerzy, w tym weselu, ale po swojemu. Znacie takich ludzi? Oni by chcieli Jezusa tak troszeczkę, tak na swój rozmiar. Tak dopasować do siebie, do swojego stylu. Wiesz, Jezus jest okej, ale żeby nie za bardzo ingerował w moje życie. Tak może 80%, to będzie wyważone. Ale nie raz to. Oni żyją po swojemu i oni chcą Boga dostosować do swojego światopoglądu, do swojego życia, czasem nawet do swojego grzechu. Czy znamy takie osoby? Mówimy o nich, że jedną nogą są w świecie, a drugim w zborze. To tak naprawdę ani tu, ani tu nie są. Odpowiada im chrześcijaństwo nawet. Ale nie umieją zerwać ze światem i z jego uciechami. Czasem w tygodniu piją, ale w niedzielę się spinają, aby być na zgromadzeniu. Nie czytają wcale Biblii, ale chcą się nakarmić w niedzielę, aby im starczyło na cały tydzień. Słaby pomysł. Nie wyjdzie to za bardzo. Mamy trzy grupy ludzi.
Pierwsza grupa zlekceważyła Boże zaproszenie. Wybrała ponad to walkę o byt i o majątek, o siebie samych. Druga grupa poszła dalej. Brutalnie przeciwstawiła się sługom Bożym, lżąc poselstwo głoszonych Bożych sług. Kiedy patrzymy na Stary Testament, widzimy, że prorocy nie mieli łatwo. Byli odrzucani, byli wyśmiewani. Królowie i inni ludzie nastawali na ich życie nawet. Trzecia grupa chciała w Bożym Królestwie żyć, ale na swoich własnych warunkach. Czytamy tutaj o szacie, że wszyscy mieli szatę. Czym jest ta szata? Jak ją założyć? Księga Objawienia, rozdział 3, wiersz 5. Czytamy tę o białych szatach. Dzisiaj śpiewaliśmy wyjątkową pieśń. Kiedy śpiewaliśmy, to miałem łzy w oczach, bo właśnie ten temat właśnie dzisiaj usługuje. To jest pieśń Będę żył. Ostatnie wersety tej pieśni brzmią: Będę żył, bo mój Pan białą szatę dla mnie ma. Włożę ja i dla Niego będę żył. Ta biała szata to jest gwarancja, że ja jestem tam, a pójdę do nieba. To jest gwarancja, że nikt mnie nie wyrzuci z wesela baranka. To białą szatę nas przyodziewa Jezus Chrystus. To jest szata Jego sprawiedliwości. To jest szata nowego życia. To jest Jezus Chrystus. To jest wyjątkowy znak, że nasze grzechy są wyprane w Jego krwi. Ja jestem czysty. Ja jestem gotowy na wesele. Ja mogę wejść na tą wyjątkową ucztę, która jest przygotowana. Mamy się przyoblec w Jezusa. Czytaliśmy wcześniej, że jest zaproszenie. Jeśli jeszcze nigdy nie skorzystałeś z Bożego zaproszenia, dzisiaj jesteś na zgromadzeniu, zrób to dzisiaj. Jezus tak bardzo Cię kocha. Dzisiaj to nie przypadek, że jesteś na tym zgromadzeniu. To nie wybór losowy. Dzisiaj słyszysz Boże zaproszenie. Skorzystaj z Niego. To najlepsze zaproszenie dla Twojego całego życia, a także dla wieczności. Nie rezygnuj z Niego. Nie wkładaj Go między książki, między gazety. W pierwszym liście Jana, w rozdziale 1, wiersz 9 mówi, czytamy: krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nasza szata, czytamy w Biblii, że jest splugawiona, że jest ohydna, śmierdzi, źle wygląda, nasze życie źle wygląda, jeśli nie ma w nim Jezusa. Ale jest krew Jezusa, która może nas oczyścić dogłębnie z tego wszystkiego, co nas oskarża, co nam nie pozwala się dostać do nieba. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, to nie nasza postawa, ani kolejny dobry uczynek, ani jakaś specjalne modlitwy, czy pielgrzymki do Częstochowy, do Rzymu, czy gdziekolwiek. To nie oczyści nas z naszego grzechu, z okropnego życia. Nie możemy wyprać swojego życia, swojej duszy według naszych możliwości, według naszego myślenia, według naszych uczynków, naszej religijności. Tylko Jezus. Tylko Jezus. Na to naszą szatą sprawiedliwości jest Pan Jezus. Z powodu naszych grzechów przygotowane jest piekło. Trafimy tam, jeśli nie pójdziemy za Jezusem. Ale kiedy uwierzymy w Jezusa, to Jezus Chrystus odziewa, zakładamy Jego szatę sprawiedliwości. I kiedy Bóg patrzy na nas, to nie widzi w nas tego złego życia, tych grzechów, tej grzeszności, natury grzesznej, ale widzi w nas jakby Jezusa. Jesteśmy przyobleczeni jakby w Jezusa. Z łaski. Nasze zbawienie.
oczyszczeni, nowe życie, wszystko mamy z łaski. Objawienie Jana pokazuje, że pozwolono oblubienicy, czyli uczestnikom wesela, przebrać się w czysty bisior, czy to jest sprawiedliwe życie święty. O! Czy to moglibyśmy zadać pytanie? Czy tu mamy jakąś sprzeczność? Jakieś uczynki? Mamy uczynki? Jak to jest? Przecież zbawienie jest z łaski. Wszystko jest dokonane. Jakiś tutaj niby nonsens. Coś tu nie gra. Kiedy przywdziałamy Chrystusa, to On ma z nas wystawać. Wyjątkowy chłopczyk, wyjątkowy chłopczyk mały, podszedł pewnego dnia do kaznodziei po pokazaniu i mówi: wujek, ja jestem mały, a Jezus jest wielki. Jak ja mogę Go zaprosić do mojego życia? Przecież On jest duży, to On będzie ze mnie wystawał. A ten kaznodzieja mówi mi: dobrze zrozumiałeś. Jezus ma wystawać ciebie. Ja mam być coraz mniejszy. On ma być widoczny w moim życiu. Dziękuję. Kiedy miesiąc temu byłem u was, dzieliłem się różnym świadectwem, kursy Emaus robią wyjątkową rzecz. Teraz z powodu pandemii nie jesteśmy w stanie jeździć do więźniów, ale możemy do nich wysyłać książki. Prawie co tydzień. Jest jedna paczka, bo nie można tam dużo paczek naraz wysyłać, bo będzie podejrzane. Prawie każdego tygodnia wysyłam książki do więzienia. I tam więźniowie, oni po prostu, oni mają dużo wolnego czasu. I oni otwierają te książki Emausa. Oni się karmią nimi. Jest wyjątkowy człowiek, który nawrócił się w więzieniu. On za parę lat miał wyjść. Ale wiecie co? Ktoś przyszedł do niego z Ewangelią. I kiedy ten więzień usłyszał Ewangelię, to przyjął Jezusa do swojego serca. I wiecie, kiedy przyjmiesz Pana Jezusa do swojego serca, to zmienia się twoje całe życie. To nie jest na chwilę. To nie jest, że rzucasz tylko papierosy, rzucasz tylko alkohol. Ale to jest, cały się zmieniasz. Na wzór Jezusa. Jesteś pełny ducha. Ten więzień, który się nawrócił, kiedy Duch Święty przemawiał do niego, on chciał się karmić tylko prawdą i żyć według w prawdzie. Zawołał strażnika więziennego, którego poprosił, aby przyjechał prokurator. Po co ci prokurator teraz? Za kilka lat wychodzisz, zostaw sprawę. Nie, muszę coś powiedzieć. Zabiłem 18-letnią dziewczynę. Ja wiem, gdzie ona jest zakopana. Pojedziemy tam i odkopiemy. Bo ja wierzę w Jezusa. I to, co zrobiłem wcześniej, muszę ponieść karę za to. Strażnik się popuka w głowę. Co ty robisz, człowieku? Za kilka lat wychodzisz z więzienia. Wiesz, że dostaniesz? 25 lat. Za zabójstwo 25 lat. On mówi: wołaj prokuratora. Prokurator siedział, pomocnik jego spisywał całe zabójstwo. I prokurator miał prawie łzy w oczach. Człowieku, co ty robisz? Ostatnią część życia spędzisz w więzieniu. I było tak, jak napisał. Pojechali, odkopali ciało. Wszystko się zgadzało. I dostał z miejsca 25 lat. Módlcie się o niego. On jest już teraz Bożym dzieckiem. Stare jakby przeminęło. Oczywiście karę musi ponieść. Ale teraz służy innym Ewangelią. On tam może mieć większy wpływ, niż gdyby chodził tutaj ulicami. Niektórzy więźniowie chcą słuchać. Badają, patrzą, słuchają. On się bardzo zmienił. Kiedy z jakimś więźniem, nie umiejąc sobie poradzić, to wiecie, co robią? Idą do niego i mówią: słuchaj, my nie mamy już siły z tamtym działać. Weź nam pomóż. Strażnicy więzienia idą do niego, mówią: coś, ale co im mogę dać? Jak ja mogę wpłynąć? Ja mogę tylko Emausa. A rób to chcesz z nimi, tylko żeby spokój w więzieniu. Biją się, okaleczają. Wiecie, nie chcę wchodzić w szczegóły. Nie dajemy rady sobie z nim. Może ty im pomożesz.
My wiemy, dobrze wiemy, że On nie pomoże. Tylko Jezus może im pomóc. Kiedy byłem u was ostatnio, prosiłem o modlitwę, bo redagowałem książkę Emausa, mamy kolejne części. Redagowałem książkę Umierać dla siebie. To wyjątkowa książka dla chrześcijan. Jeśli idziesz za Jezusem, to tak jak ten więzień, stawiasz wszystko na Jezusa. Cokolwiek będzie się działo, Jezus jest moim życiem, On jest numer jeden. Nic nie może być ponad Niego. I wiecie, kiedy redagowałem książkę Umierać dla siebie, bardzo jestem wdzięczny za wasze modlitwy. Ona jest już zredagowana, ona już jest z drukarni, za tydzień będzie. Tam przeczytałem wyjątkową modlitwę w tej książce. Modlitwa Rafaela. Chciałbym ją przeczytać. Kiedy zacząłem czytać tą modlitwę, pomyślałem sobie, bo właśnie tacy powinni być chrześcijanie. Właśnie taki ja powinien być, ale mi wiele do tego. A treść tej modlitwy brzmi tak. Jezu, cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie. Z pragnienia bycia cenionym, z pragnienia bycia kochanym, z chęci bycia wychwalanym, z chęci bycia zaszczycanym, z chęci chwały bycia chwalonym, z pragnienia bycia stawiany nad innymi, z chęci bycia doradcą, z pragnienia bycia uznanym, ze strachu przed poniżeniem, ze strachu przed pogardą, ze strachu przed naganą, ze strachu przed zapomnieniem, ze strachu przed ośmieszeniem, ze strachu przed podejrzeniem, wybaw mnie Jezu. Aby inni mogli być kochani bardziej niż ja. Aby inni mogli być bardziej docenieni niż ja. Aby w opinii tego świata inni mogli wzrastać, a ja bym ubywał. Aby inni byli wybrani, a ja odstawiony na bok. Aby inni byli wychwalani, a ja znieważony. Aby inni byli stawiani wyżej niż ja. Aby inni stawali się świętszy niż ja. Pod warunkiem, że będę taki święty, jak być powinienem. Jezu, udziel mi łaski, abym tego pragnął. Powoli kończę moją usługę. Wyjątkowe zaproszenie od samego Króla Królów. Ta prosta historia uczy nas wyjątkowych rzeczy. Są różni ludzie i różnie reaguje na Boże zaproszenie. Nie myśl, że znajdziesz się w niebie na swoich własnych warunkach. To Bóg nieodwołalnie ustala swoje zasady. Bo to jest Jego królestwo. Bo to jest Jego uroczystość, Jego wesele. Wesele Jego Syna. Bez Jego szaty zostaniesz wyrzucony. Główne przesłanie tej historii, tego podobieństwa, to jest: Bóg zaprasza wszystkich. Wszystko jest gotowe. Jest grupa ludzi tak przepełnionych tym Bożym Królestwem, że biorą sprawy w swoje ręce i idą ewangelizować innych. Ewangelizując w trudnych krajach. Módlcie się o tych misjonarzy. Módlmy się o misjonarzy, którzy działają w Polsce. Oni potrzebują Twoich modlitw. To jest historia o Tobie i o mnie. Bo zaproszenie jest skierowane dla Ciebie i dla mnie. Skoro mam już szatę weselną, to czy godnie reprezentuję Króla? Czy godnie reprezentuję Jego szatę sprawiedliwości? Czy robię wszystko, aby inni usłyszeli to zaproszenie? To zaproszenie jest dla nas. Czy skorzystałem z Bożego zaproszenia? Czy już przeobleczyłem się w szaty sprawiedliwości? Czy moje życie jest inne, zmienione, odnowione? Czy właśnie ze mnie wystaje Jezus? Jego zasady, Jego miłość, Jego łaska. Czy jestem tym, który przejął się Bożym zaproszeniem i nie chce schować między
książki, gazety, ale chcę innym powiedzieć, że Boże zaproszenie dzisiaj jest nadal aktualne i możemy z niego skorzystać i nic nie musimy robić, bo wszystko jest gotowe. Amen. Amen.